Siemano, z tej strony Kosiorski. Dzisiaj chciałbym pobocznie, znaczy głównie zaprezentować LR-kę po Extreme Zetałej Kenie, czyli Super Saiyan Gohan i Goten. Jest to jedna z najmocniej bijących LR-ek, mi się wydaje. Jakby ilość ataków, które może zrobić, jest naprawdę satysfakcjonująca. Wcześniej też był jedną z najlepszych postaci ze względu na leader skill, jak i na użyteczność. Co prawda ten leader skill no dużo się nie poszerzył, tak? No, taki plus, że mamy ki plus 4 dla Siblings Bonds, Goku Family no, 170 leader. Spróbuję go użyć w takiej drużynie. Jakby ciężko jest użyć tej LR-ki. Ciężko jest jej dobrze użyć tak naprawdę. Mamy go w takich, powiedzmy, użyteczniejszych drużynach, to tylko Power of Wishes. Czyli to, co teraz używamy. Czemu tak mówię? Ponieważ on tych kategorii trochę ma, tak? Głównie to będzie, gdzie go będziemy chcieli użyć, to Kameha, Bond of Parent and Child, Power of Wishes. No i tyle, tak? Jakby nie widzę, że... No, mówi Heroes, Goku Family, Hybrid Saiyan, oczywiście są to dobre kategorie. Ale nie aż tak. Hybrid Saiyan jest o taki problematyczny, że jak zobaczymy, co on robi, to on ma dodatkowe 59% ataku. Czekajcie, nie to. Ma dodatkowe... tak, 59% atak def i dodatkowy atak robi, jeżeli mamy Goku atakującego w tej turze. Goku. W Hybrid Saiyan nie możemy mieć za bardzo Goku, więc to jakby wyłącza jego sporą użyteczność. W tym momencie jest drugiej rotacji będzie Goku, ponieważ no tu jest Goku Vegeta. No. Także jedziemy coś takiego, a będzie dużo super ataków. No i niech będzie. Jakbym zrobił coś takiego, będzie chyba ciut lepiej. Mogłem Frienda dać na pierwszą opcję. Wybrałem sobie taką drużynę. Nie gram generalnie, nie używam SSJ3 Goku, SSJ2 Vegety w ogóle. Nie, jakby, jeżeli chodzi o GT, bardzo ich lubię to pod względem tematycznym, bardzo lubię pod względem tych animacji i damage'a, jaki robią, no ale jednak to stakowanie defa naprawdę jest za wolne. Jakby ja długo walczyłem z tym, że to nie może być tak kiepskie, w ogóle on nie zrobił dodatkowych ataków, o co tu chodzi, braki i no właśnie nie ma dodatkowych, to jest duży minus. Wow. Dobra. W każdym razie sobie wybrałem, ponieważ no nie jest to aż tak ciężki red zone. W ogóle bardzo ciężko mi było dobrać, jaki event wybrać, żeby pokazać tamtego gościa. I ten nie jest może najlepszy, ponieważ w tym momencie mamy int przeciwnika. Później będzie chyba fizyczny przeciwnik, więc w ogóle to pod kolor nam dobrze nie pasuje, ale nie jest aż tak ciężki i troszkę trwa. No naprawdę, jeżeli włączymy jakiś najcięższy, najnowszy event, to ta postać od razu padnie, tak? Nawet jeżeli włączymy jakiś długotrwały event, ta LR-ka na te czasy ma niski poziom defensywy. Chyba że zrobi 3 super ataki, wtedy jest w miarę ok, ale generalnie ma niski. I także zobaczymy, co będzie. Na razie się popisują LR-ki z rocznicy. Ja sobie chodzę w kółko. Dzisiaj nagrywam na telefonie. Już tam niektórzy się mogli przyzwyczaić, jeżeli chodzi o dźwięk. Czasem sobie biorę mikrofon. Czasem na komputerze, ale wydaje mi się, że będzie dobrze. I że nie będzie o takich hałasów jak teraz słychać bardzo. No ale dobra. Oczywiście tradycyjnie podjaśnię ekran za chwilkę. To zawsze mi umyka w ogóle damage, jaki on parę milionów narobił. Ale ten friend to też jest kosmiczna sprawa. O, ładnie, naprawdę ładnie. Natomiast mój się nie popisał, mój z tym jednym super atakiem. To było w ogóle poniżej krytyki. Odpalimy standard muzyczki, tak nie będziecie słychać. Dobra, i co się dzieje? Mamy 200 tysięcy defensywy. Po każdym super ataku będzie zwiększona trochę defensywa. On ma za każdy atak zrobiony dodatkowy atak def do 100%, dodatkowe ki. Ki plus 1 za typ warp to trochę mało, ale na szczęście mówię, z każdym atakiem będzie miał plus 5 maksimum super ataku. I jeżeli ma... 24 ki, to ma dodatkowe 59 ataku. To nie jest takie proste do zrobienia. To naprawdę nie jest proste. Fajna rotacja, znaczy słabo pod względem linków, ale fajna. Ale coś możemy zdziałać. Trudno.
Trudno, niech będzie coś takiego. Nawet jakby na środku poleciał super atak, przegramy. Ale mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Dobra, te moje marne niecałe 3 miliony damage'a właśnie zobaczymy. LR-ka, której na początku bardzo hejtowałem, a pomimo tego, że robi tak nikłe obrażenia na początku, to i tak go używam w każdej drużynie, gdzie mogę. No jednak ten Vegito to jest fajny. Ze względu na ten guard uniki, świetnie sobie daje radę. Jedynie moment, w którym wschodzi nam guard i możemy się nie transformować, może być przeszkodą, ale przeważnie nie jest. Jedziemy. Czyli to, co chcieliśmy zobaczyć w tym filmiku. 5 milionów super atak i nic więcej. Jeden super atak. Gość się za bardzo nie zaprezentuje i chyba przegramy. Nice. Dobra, zaczynamy ponownie. Mamy kolejnie taką rotację. Spróbujemy coś takiego zrobić. W tym momencie ty masz redukcję obrażeń, ty masz odpowiedni typ. Chyba odpowiedni typ będzie tu bardziej ważny, ale bez super ataku to nic nie będzie ważne. Znowu nie mamy ki, znowu on się w ogóle nawet super ataku nie zrobi. Jacie. Dobra, może wyjdą jakieś dodatkowe ataki. Jak widać, bardzo dobra prezentacja będzie tej postaci, która mi w ogóle nie idzie. Cóż, trudno. Może teraz pójdzie. Oczywiście, jeżeli nie przegramy, a przegramy. Czekajcie. Dobra, zobaczcie sobie, jak on zaatakuje. Normalnym za 500 tysięcy. Dodatkowy za 4. Super atak. Jakby jeszcze jeden był, to o, dodatkowy zwykły. To jest minus tej postaci wielki. Dobra, wróciłem. Łatwiejszą opcję, po prostu jakiś tam Red Zone, jeden z najprostszych, żeby coś zrobiła ta LR-ka. Jakby to nie jest problem tej LR-ki, to jest problem jakby mojego też niefarta, ponieważ większość tych eventów on powinien sobie dawać radę. Jakby to nawet nie wchodziło o tą LR-kę, tylko moja drużyna i to, że ja nie używam tych support itemków czasem. Jednak lepiej użyć ten support itemek i pokazać coś, co te postacie potrafią zrobić, niż nie. Dobra. Za to tym razem mamy drugi super atak, tak? Mamy trochę więcej ki, więc fajnie się to nastakowało. Kolejny zwykły atak i chyba będzie... Nie, już kolejnego nie ma. Dobra, za chwilę jeszcze raz wznowię na tej postaci. Okej, przed nami kolejna runda z jakby pokazem tej LR-ki. Jakby wydaje mi się, że to będzie jedna już z ostatnich, ponieważ ten event nie jest najcięższy, to jest ostatni... ostatni przeciwnik. Odpalę Whisa. Jakby odpalę Whisa. Niby mógłbym zostawić coś takiego. Tu się więcej odblokuje tych czerwonych. W sumie tak zrobimy. To ma być troszkę pokaz jednak tej LR-ki. Niech on zrobi ultra atak, ponieważ to ma znaczenie. No i na końcu LR-ka Black. Jak widać, brakuje w tej drużynie czegoś, co zmienia orby. Wcześniej używałem, to nie jest drużyna, którą używam, po prostu skleiłem cokolwiek. Mam w tej drużynie przeważnie God Goku fizycznego, który właśnie zmienia orby. Okej, czaję, tu ki blasty nie będą wchodzić. Dobra, z normalnych hitów go rozwalimy, bo czemu nie? Mieliśmy ile? Jeden super atak chyba? No właśnie, to jest taki unlucky. Niby z tych normali, jak widzieliście, no 2,5 miliona z normalną hita też jest spoko opcja pod względem obrażeń. Jednak no to nie daje nam defensywy, to jest taki minus. No i Black, który tylko na super ataku tym razem 5 milionów. Jak on wyszedł, jakby każdy się podniecał jego obrażeniami i okej, on robi. No, ale zobaczcie, ile więcej robi. Chociażby właśnie nowa LR-ka, dobra. Niech będzie coś takiego, no bo w zasadzie to i tak przepuszczę rundę do kolejnej. Okej, było KO ze względu na ósmorocznicowe LR-ki. No nie podoba mi się przedstawienie postaci, bo w zasadzie jej nie przedstawiłem w tym filmiku. Ciężko to było zrobić i jakby... To naprawdę będzie ciężko rzetelnie pokazać tą postać. Możecie też zobaczyć shorta, którego wstawiłem od razu w dniu wydania tej LR-ki. Tam pokazuję chyba 4 rundy, jak wręcz na 100% on sobie dawał radę pod względem obrażeń. Pod względem defensywy, no co, jako że to jest moja postać na jednej kopii. O, nawet hidden potencjału nie rozdałem jeszcze, bo czekałem na Extreme Z Awaken. Wow, to jeszcze... dojdzie szansa na dodatkowe obrażenia. No i to też jest problem, co dać mu w hidden potencjał.
jeżeli chodzi o to, że on robi mnóstwo obrażeń, a on tu nie ma w ogóle szansy na critical hit i ja bym naprawdę mu dał critical hit, pomimo tego, że no wszyscy raczej additionali w ogóle, bo coś tam, bo great clear ice attack death, ale nie, ja bym jemu dał critical, jeżeli chodzi pod względem obrażeń, ale jak widzieliście, gość z defensywą kuleje, naprawdę kuleje. Jeżeli chcemy go użyć na jakiś cięższy event, trzeba dać mu uniki. Tylko, że czy on będzie warty aż takiej uwagi z unikami? Nie wiem, ciężko powiedzieć. On sobie, no, jak widać, też dodatkowy atak dev z każdym atakiem daje. Także czym więcej additional, tym szybciej się nastakuje. Fajnie. Ciężka sprawa. Generalnie nie wiem, jakim cudem, jak taka LR-ka mocna z tyle atak dev, z tyle dodatkowymi atakami może być w mojej perspektywie kiepska. Znaczy nie jest kiepska, ale średnio niższa. No, nie wiem, gdybym go miał na 100%, może by znalazł miejsce w głównych drużynach. W tym momencie nie będzie znajdywać. Jakby jest to słaby defensywnie. Ofensywnie jest fajny, więc mogę go dać do drużyny, która robi tylko obrażenia i do kaniwenty przechodzi. I tyle. Jakby uważam, że to jest dobra postać, żeby się pobawić, bo może mieć szansę na dużo superataków i zrobi 30 milionów w jednej turze bez problemu. Ale nie zrobi tego na najcięższych eventach. Dobra, tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć.